Państwa, tematem dzisiejszego wykładu będzie próba stworzenia nowej kultury poprzez osadnictwo żydowskie w Palestynie. Symbolem tego osadnictwa, symbolem tej nowej kultury jest sabra. Sabra, jak Państwo widzą na slajdzie, to jest owoc kaktusa. I ten owoc kaktusa jest symbolem nowego pokolenia, które zostało wychowane przez pierwszych pionierów, znaczy uczestników pierwszej i drugiej alii. Dlaczego ten owoc tak symbolizuje to młode pokolenie synów tych osadników? Dlatego, że jak Państwo widzicie, ten owoc ma kolce na zewnątrz, trzeba go bardzo ostrożnie zbierać. Ale w chwili, kiedy się go przekroi, w środku on jest bardzo słodki, bardzo aromatyczny, bardzo smaczny. Więc to młode pokolenie już od początku lat 30. zyskało tą nazwę sabry, po hebrajsku cabar, w liczbie mnogiej cabarim. Dlatego, że to było pokolenie, które bardzo się różniło zachowaniem od swoich rodziców. Było takie właśnie kolczaste na zewnątrz, ale w środku było oddane, było wrażliwe, więc te kolce to były tylko symbol tego, co było na zewnątrz. Natomiast wewnątrz można było na tym pokoleniu polegać, że jest kochające i że będzie pełne do poświęceń w przyszłości. Grupa Sabrów w chwili powstania Państwa Izrael w roku 1948 liczyła tylko do około 20 lub 30 tysięcy ludzi. Ale wpływ tej grupy jako społecznego modelu do naśladowania był tak potężny, że chciałabym przeanalizować, czym różnił się taki sabra od generacji pierwszych pionierów, znaczy od tej generacji ojców założycieli i jak zostali wychowani, jakie były elementy, które stworzyły, nałożyły się jeden na drugi, żeby stworzyć to nowe pokolenie. Można tutaj odnieść się do kilku elementów, które zresztą nie są tą zasadniczą różnicą między tym pokoleniem a pokoleniem założycieli, ale na przykład taka sprawa jak koncepcja negacji diaspory. Mówiłam już o tym, że pierwsi pionierzy wypracowali ten model negacji diaspory, że wszystko, co było w Eretz Israel, miało być odmienne od diaspory, że miał tu powstać nowy człowiek, nowa kultura. I faktycznie pokolenie Sabrów bardzo zaakceptowało ten model negacji diaspory. No ale była tutaj jedna zasadnicza różnica, że rodzice mieli do tej diaspory sentyment, jaki ma każdy człowiek do swojego dzieciństwa, do swojego języka, do krajobrazu, w którym wyrósł, ale przede wszystkim związek emocjonalny z tymi ludźmi, którzy w tej diasporze pozostali. Rodzice, bracia, siostry, przyjaciele. Przecież krajobraz, w którym wyrośli, to jest jednak drugą naturą człowieka. A stosunek tych sabrów do diaspory był wyzuty z wszystkich elementów, jakby to określić, personalno-sentymentalnych. Ich językiem ojczystym był hebrajski, ich krajobrazem to są wzgórza Galilei albo brzeg morza w Tel Awiwie. Nie mieli z tą diasporą żadnych związków osobistych, była dla nich czymś kompletnie anonimowym i przejęli, przekazany im przez właśnie politycznych liderów stosunek do diaspory jako do czarnej dziury w dziejach narodu żydowskiego. 2000 lat, w których naród się nie rozwijał. Pokolenie rodziców nigdy im o swojej przeszłości nie opowiadało. Nie opowiadało o rodzinach lub o swoich miejscach rodzinnych. Negacja diaspory będzie miała też bardzo niefortunne pokłosie, kiedy przybędą do Izraela już po zagładzie niedobitki Żydów, którzy ocaleli w Europie. Sabry nie znajdą dla nich tej empatii, na którą oni oczekiwali.
omówię to bardziej obszernie w moim wykładzie na temat stosunku Izraela do zagłady. Więc to młode pokolenie Sabrów, nie mając żadnych więzów uczuciowych i kontaktów osobistych, było o wiele bardziej podatne na demonizację tej diaspory. Ona była im naprawdę daleka i kompletnie obojętna. Inna różnica, którą od razu można było zauważyć, to to, że różnili się od rodziców wyglądem fizycznym. Sionizm był rewolucją przeciwko tradycyjnemu żydostwu i Sabry, synowie tej rewolucji, były w pewnym sensie spełnieniem marzenia pokoleń swoich ojców, prawda? Silni, muskularni, opaleni, pracujący na roli, waleczni, wyszkoleni wojskowo. Więc siłą rzeczy ludzie, którzy przebywają cały czas na słońcu, pracują od dzieciństwa na roli, na otwartym powietrzu i wysportowani, no różnili się wyglądem od tego pokolenia, które wychowało się w Europie. Chciałam teraz Państwu przedstawić wyrażenie Jeszuw, którego będę używała w toku mojego wykładu i w toku następnych wykładów. Jeszuw to jest po prostu osadnictwo. I taki był skrót, który używali ci pionierzy i ich dzieci, którzy przybyli do Palestyny pod koniec XIX wieku i do powstania państwa. Więc ten Jeszuw to było państwo w drodze. Nie trzeba zapominać, że ten Jeszuw to było bardzo młode społeczeństwo, bo nawet ci pionierzy, którzy już byli ojcami tego pokolenia Sabrów, przybyli jako młodzi ludzie, więc jako rodzice mieli 40-50 lat, nie było w ogóle pokolenia dziadków, więc mówimy tutaj o społeczeństwie, które no, wprowadziło kult młodości, ale też było stosunkowo bardzo, bardzo młode. Jak już wspomniałam, odbyła się próba stworzenia nowej kultury. I ta próba obejmowała bardzo wiele dziedzin, jak na przykład przede wszystkim sztuka. Już w 1906 roku założono w Jerozolimie Akademię Sztuk Pięknych. Akademia nazywała się Bezalel. Bezalel to jest artysta, który jest wspomniany w Biblii, który był głównym artystą, który dekorował pierwszą świątynię, która powstała w czasach Salomona. Więc nie jest to historia, ale to jest piękny mit, który się odnosi do jakiejś postaci wspomnianej w Biblii, która zajmowała się sztuką. Więc oczywiście Akademia Sztuk Pięknych przybrała tą nazwę Bezalel. Tutaj pokazuje próbę odnalezienia swoistego stylu w rzeźbiarstwie. Znowu, jest to posąg zranionego lwa, który powstał w roku 1926, pamiętnia pierwszego martyra sionizmu Józefa Trumpeldora, który zginął tragicznie w roku 1920, ale on jest wzorowany na sztuce asyryjskiej, to jest zraniony lew. Spojrzyjcie Państwo na szczegóły, tak wyglądają te lwy na wszystkich możliwych wykopaliskach, które znaleziono w starożytności na Bliskim Wschodzie. Inna próba to było stworzenie swoistego stylu w malarstwie, którego czołowym przedstawicielem był malarz Nahum Gutmann. Styl bardzo istotny, dzisiaj znany na całym świecie, styl Bauhausu, ale największe skupisko budynków w stylu Bauhausu, gdzie w tym stylu budowano całe dzielnice, to jest w Tel Awiwie. No i tutaj znowu słynna rzeźba łowcy Nimroda, też wspomnianego w Biblii. I to jest rzeźba, która wywołała wielkie kontrowersje, bo to jest nagi człowiek z sokołem na ramieniu i on też miał być symbolem tego nowego pokolenia, tego nowego początku. Tutaj pokazuję plakat z początku lat 30., na którym jest pionier. Po hebrajsku haluc. Więc proszę zauważyć, że ten pionier, właściwie jeżeli spojrzymy na plakaty
czy to sowieckie, czy amerykańskie, czy w jakimkolwiek kraju europejskim z tej epoki międzywojnia, mniej więcej te plakaty wyglądają tak samo. Zawsze jest na nich młody, wysoki blondyn, który jest uzbrojony i który stoi na straży, który jest gotów do walki, więc tutaj sionizm, jak już powiedziałam, to było społeczeństwo młode, które chciało się przedstawić jako społeczeństwo, które jest społeczeństwem walczącym, nie społeczeństwem biernym, właśnie zaadoptowało taką postawę młodego, gotowego na wszystko człowieka. Drugim ważnym elementem tego nowego pokolenia to była praca. Praca, szczególnie praca fizyczna, była podniesiona do rangi czegoś świętego. Więc tutaj pokazuję właśnie człowieka, który trzyma młot. Proszę zauważyć, to są zdjęcia z tamtej epoki. Wszyscy pracują. Pracuje młodzież, pracują starsi, pracują kobiety. O tym jeszcze kilka słów dodam, o tym, czy rewolucja sionistyczna obejmowała kobiety. Jakby nie było, takim największym osiągnięciem, jakie ruch sionistyczny uważał, że i przedstawiał wszędzie, to było właśnie te osiedla komunalne, które się nazywały kibucami. I można powiedzieć, że te nowe kibuce stały się takimi nowymi świątyniami, gdzie ojcowie, założyciele pełnili funkcję proroków i kapłanów, a właśnie młode sabry, zupełnie jak kiedyś młodzi Żydzi, którzy byli posyłani do jeszybotów, czerpali z tego pokolenia swoich ojców wiarą i mądrość życiową. Jak już wspomniałam, praca pionierów na roli była nazywana pracą świętą, tak samo jak praca kapłanów w starożytności, w świątyni, nazywała się pracą świętą, avodat kodesz. I odbywały się wspólne dysputy ideologiczne, śpiewy dookoła ogniska i one oczywiście zastąpiły wspólne modlitwy w synagodze, a taki nowy rytualny taniec pionierski, chora, który był tańczony w kole obejmujących się współwyznawców, to przecież echo tradycyjnych, ekstatycznych, grupowych tańców hasyckich. Bardzo istotne były wycieczki krajoznawcze. To jest współczesny odpowiednik pielgrzymek, które odbywały się w starożytności 3 razy do roku do świątyni jerozolimskiej. Więc można powiedzieć, że życie w społeczeństwie Jeszuwu w tym okresie, lata 30., lata 40., było podobne do życia religijnej wspólnoty, które prowadzi sposób bycia tak zwany totalny, to znaczy taki, który kontroluje wszystkie dziedziny istnienia, co jest zresztą bardzo charakterystyczne dla żydowskiej ortodoksji przez tysiące lat. Ta nowa kultura bardzo wpłynęła na charakter tego młodego pokolenia. Elementy jawne i ukryte tej kultury faktycznie sprawiło, że wyrosło pokolenie, które bardzo różniło się i od swoich ojców, ale przede wszystkim od Żydów diaspory. I najlepsi poeci, pisarze, publicyści, artyści, wszyscy byli czynnie i twórczo zaangażowani w wychowanie przyszłego pokolenia. I ta chęć ukształtowania tego pokolenia sabrów wedle takiego jednowymiarowego, sionistyczno-socjalistycznego modelu nie była ukrywana. Wręcz przeciwnie, Jeszuw był z tego bardzo dumny. I najważniejszym elementem tego wychowania była nauka starożytnej historii narodu żydowskiego. Historię powszechną nauczano, tak można powiedzieć, etnocentrycznie, to znaczy starano się uwypuklić i przesadzano rolę kultury, historii hebrajskiej i samego ruchu sionistycznego w dziejach świata, bądź to w starożytności, bądź to
to dziś. Kluczowym elementem w edukacji tego młodego pokolenia była Biblia. Tą Biblię wpajano Sabrom z nowej perspektywy, takiej narodowo-świeckiej, jako najświetniejszy okres w historii narodu żydowskiego, którego oni właściwie są kontynuatorami, a nie jako traktat religijno-filozoficzny. Trzeba tutaj przypomnieć, że podczas tych 2000 lat diaspory Biblia i sam język hebrajski nie były na pierwszym planie edukacji żydowskiej. I pierwszyznę brała Miszna lub Talmud i wszystkie inne komentarze, więc było to tylko naturalne, że sionizm wniósł i język hebrajski, i samą Biblię na najwyższe honorowe miejsce w edukacji młodego pokolenia. Sabry miały bardzo specyficzne imiona. Znaczy, były to imiona hebrajskie, ale nie te imiona, których używano w diasporze. Takie typowe hebrajskie, żydowskie imiona jak Abraham, Itzhak, Jakub, Szmuel, Szymon. Te imiona były związane z diasporą. Więc Sabrom nadawano imiona też, które miały swoje, przeważnie miały swoje korzenie w Biblii, ale były krótkie, bo w ogóle hebrajski Sabrów był takim językiem zwięzłym, tak mówiono tak staccato. I tak samo nazywano te dzieci. Dan, Uri, Ami, Tamir, Yuval. To są wszystko imiona, które są krótkie. Nawet jako anegdotę przytoczę tutaj, że człowiek, który wymyślił w ogóle to słowo Sabra, to określenie dla tego nowego pokolenia, urodził się w Jaffie, znaczy sam był Sabrą, nazywał się Shmuel Kaiserman, ale on zmienił i nazwisko na Kejsar i imię z imienia Shmuel, które jest, to jest Samuel, imię biblijne, zmienił na Uri. Bo Uri to było imię takie właśnie Sabry, imię krótkie. Inną cechą, którą można zauważyć w hebrajskim Sabru, to była próba stworzenia przekleństw. W każdym języku są przekleństwa. One są potrzebne, są częścią języka, są częścią tego, co człowiek chce wypowiedzieć w sytuacjach, powiedzmy, kiedy jest w stresie, w sytuacjach beznadziejnych. No, ale święte księgi hebrajskie nie zapisały przekleństw, które istniały w starożytności. Na pewno istniały, nie ma języka, który by się nimi nie posługiwał, więc na początku zapożyczano przekleństwa od języków tych fal emigracji. Zapożyczano przekleństwa z języka rosyjskiego, z języka polskiego, też z języka arabskiego, który był oczywiście językiem lokalnym. W dzisiejszych czasach to można zauważyć nawet w języku polskim, że zapożycza się bardzo dużo przekleństw z języka angielskiego, który jest takim właśnie lingua franca na całym świecie. Ale próbowano też tworzyć przekleństwa oryginalne w języku hebrajskim. To nie szło tak łatwo. Przez pierwszych 20-30 lat jednak te przekleństwa były zapożyczane, ale potem wraz z tworzeniem się właśnie jednostek wojskowych, potem Wojska Izraelskiego, wyhodowano, że tak powiem, nasze własne, oryginalne przekleństwa w języku hebrajskim i nikt dzisiaj chyba nie może narzekać na ich brak. Innym aspektem podejścia do Biblii to była próba interpretacji tych mitów biblijnych w duchu czasu, który właśnie pasował do zrozumienia roli tej generacji Sabrów. Jeżeli na przykład weźmiemy taki słynny mit, kiedy Abraham dostaje nakaz od Boga, aby poświęcił mu w ofierze swojego jedynego syna Itzhaka. Abraham zgadza się, w ostatniej chwili Bóg zatrzymuje jego rękę i on składa w ofierze barana, ale to jest scena, która jest powielana też w wielu innych religiach, w chrześcijaństwie. To jest prekursor ofiary Chrystusa, ale też w świeckiej kulturze
Ten mit jest bardzo często używany, szczególnie po I wojnie światowej, kiedy całe młode europejskie pokolenie zostało złożone w ofierze. Często pomniki, które powstawały po I wojnie światowej, która nazywała się wówczas tą Wielką Wojną, odnosiły się do tej ofiary Itzhaka. Sionizm interpretował tą scenę w zupełnie inny sposób. To nie była scena, w której Bóg testuje Abrahama, tylko to jest test dla stosunków między ojcami a synami. Synowie są gotowi złożyć życie w ofierze za religię swoich ojców. Znaczy punkt ciężkości został przeniesiony nie z takiego dylematu między Bogiem a Abrahamem do dylematu czysto ludzkiego między ojcem a synem. Pokolenie Sabrów było bardzo skłonne do zmieniania nazwisk. Chodziło o to, że większość nazwisk żydowskich w diasporze to były nazwiska, które zostały nadane przez innych ludzi, na przykład podczas zaboru niemieckiego w Polsce, kiedy zmuszono wszystkich Żydów do przyjęcia nazwisk, potem to samo było w zaborze rosyjskim. Te nazwiska były przypadkowe, powielały się, powtarzały się, bo Żydzi do tego momentu, kiedy zmuszano ich do przyjmowania nazwisk, to się nazywali Israel ben Shimon, znaczy Izrael syn Szymona lub Eliezer ben Jehuda, Eliezer syn Jehudy. Ale w chwili, kiedy zmuszono ich do przyjęcia nazwisk, to nazwiska stały się takie jak Goldberg, Silverman, Goldstein, Rapoport. To też było związane z diasporą, więc Eliezer ben Jehuda dał ten przykład, że z swojego nazwiska Perlman zmienił to na Ben Jehuda. I zaczęto go naśladować i pokolenie Sabrów bardzo właśnie było dla nich bardzo ważne mieć te krótkie imiona, oczywiście biblijne lub związane z ruchem sionistycznym, tak jak na przykład Ami, to jest mój naród, albo Tamir, to znaczy wysoki, ale szczególnie chodziło o zmianę nazwisk, żeby to były nazwiska w języku hebrajskim. I bardzo często brano to nazwisko, które przywieziono z diaspory, jak na przykład Goldberg, i tłumaczono na Har Zahav, to znaczy Złota Góra, po prostu, tylko że nazwisko było w języku hebrajskim. Takie nazwisko jak na przykład Silverman tłumaczono Kaspi. Kesef w języku hebrajskim to jest srebro, więc Silverman po hebrajsku był Kaspi. I to było bardzo przyjęte. Po powstaniu państwa Izrael Ben-Gurion wywarł olbrzymi nacisk na oficerów wojska izraelskiego, żeby wszyscy zmienili swoje nazwiska na hebrajskie. Oczywiście sam Ben-Gurion z nazwiska Green zmienił swoje nazwisko na Ben-Gurion, jednego z przywódców Wielkiego Powstania przeciwko Rzymianom. Także te nazwiska miały zawsze jakiś właśnie głęboki podtekst, który przeważnie prowadził do samej Biblii. W następnym odcinku omówię moje imię, Nili, które jest też ma swoje korzenie w Biblii, ale ono jest skrótem wersetu z Biblii, ale o tym przy następnej okazji. Istotnym elementem tej nowej kultury i tej próby stworzenia nowego człowieka był taniec. Taniec w tradycji żydowskiej istnieje od tysięcy lat. W Biblii opowiada się o tańcach Miriam, siostry Mojżesza, o tańcu króla Dawida, ale sionizm zaadoptował taniec w kole. Już mówiłam o tym, że bardzo ważna jest wspólnota i taniec w parach. Para się odrywa od wspólnoty, więc nie ma miejsca na taniec osobno. Wszyscy tańczą razem. To jest zresztą, mamy tutaj tańce wokół tory.
też w synagogach przez wiele lat wszyscy tańczą razem. I do dziś dnia taniec jest bardzo popularny w Izraelu. Widzicie tutaj współcześnie młodzież tańczy na ulicy, tak zwane tańce ludowe są bardzo popularne. Izrael lubi tańczyć. Oczywiście, że to ma absolutny sens w kulturze, kiedy nie wszyscy dobrze znają język. O wiele łatwiej jest się nauczyć piosenki, takiej chwytnej melodii i poczuć się częścią wspólnoty poprzez wspólny taniec, który bardzo zbliża. Tutaj pokazuję taniec mężczyzn już z roku 51, ale takie tańce były bardzo popularne w latach 20., latach 30. I tutaj właśnie dochodzimy do tego zagadnienia. Można powiedzieć, że sionizm był ideologią męską. Ideologią, która nie tyle, że wykluczała kobiety, nie, kobiety miały prawo głosowania, miały prawo uczestniczyć we wszystkim, ale w sumie to była ideologia męska, która ceniła sobie mężczyzn jako ludzi walczących, ludzi gotowych do poświęceń. A kobiety, pomimo że tutaj na takim zdjęciu, które pracują w kamieniołomach, to właściwie było zdjęcie, które było upozowane. Kobiety właściwie znalazły się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie były w diasporze. Opiekowały się dziećmi, pracowały w kuchni, pracowały w pralni. I to jest kibuc, w którym miały prawa do głosowania, decyzji o losach samego kibucu, decyzji jego członków. Ale na co dzień niestety nie było tego równouprawnienia. Chodzi pytanie, dlaczego? Są na to złożone odpowiedzi, może poświęcę temu jakiś osobny wykład, ale w sumie można powiedzieć, że bardzo trudno jest przeprowadzić dwie rewolucje. Była rewolucja sionistyczna, bardzo trudno było równolegle przeprowadzić też rewolucję feministyczną. Trzeba też wziąć pod uwagę, że ci pionierzy w większości z Europy Wschodniej jednak wychowali się w domach religijnych, związanych z takim tradycyjnym podziałem roli kobiet i widocznie nie mieli dostatecznego wzorca, jaka ma być rola tej nowej kobiety i siłą rzeczy te kobiety zostały zepchnięte na margines. Wracając do tematu tego pokolenia Sabrów, co ich cechowało? No przede wszystkim język hebrajski jako język ojczysty, z specyficzną wymową, akcentem, slangiem. Nie było przed tym pokoleniem Sabrów żadnego innego pokolenia, które by używało języka hebrajskiego jako swojego języka ojczystego, języka potocznego. Druga cecha to można ją nazwać antyintelektualizmem, bo dzieci w kibucach i dzieci, które wyrastały na wsi, były chwalone za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, sprawności fizycznej, wojskowości. Osiągnięcia w szkole i w nauce wiązały się z talentem indywidualnym, który uwypuklał nierówność społeczną, co było sprzeczne z ideologią socjalistyczną. Więc i ten antyintelektualizm prowadził naturą rzeczy do kariery wojskowej, do której na początku, w okresie Iszuwu i w pierwszym dziesięcioleciu co najmniej istnienia państwa, do tej kariery nie była wymagana żadna formalna edukacja. Zresztą ten brak wykształcenia też stał się z czasem dla pokolenia Sabrów symbolem statusu. Też wychowanie w kibucach bez codziennego związku z rodziną i z rodzicami, bo dzieci wyrastały w takich specjalnych domach dla dzieci, nie mieszkały z rodzicami, kreuje pokolenie, które nie ma żadnych bodźców intelektualnych. Na przykład wspólna kolacja z rodzicami dla małych dzieci kreuje pewnego rodzaju bodziec intelektualny, bo dzieci, żeby zrozumieć, o czym rozmawiają rodzice, muszą się skupić, uczą się nowych słów, muszą, żeby być wysłuchane, muszą zapytać o pozwolenie włączenia się do rozmowy.
Więc mówi się też o nabraniu pewnej grzeczności, ogłady towarzyskiej. Wszystko to w takim domu dla dzieci nie istniało. I kiedy rodzice spotykali się z dziećmi raz w ciągu dnia, w godzinach popołudniowych, powiedzmy na półtorej lub dwie godziny na trawniku, to przy takiej okazji rodzice obniżają ten kontakt z dziećmi do poziomu dziecka, żeby mówić z tymi dziećmi jednym językiem. I to też nie jest jakiś kontakt, który by wywołał jakikolwiek bodziec intelektualny. Ten antyintelektualizm objawiał się w pokoleniu Sawrów też w podejściu do dyskursu ideologicznego. Oni byli pokoleniem czynu, a nie polemiki ideologicznej. Bardzo nie lubili tego patosu rewolucyjnego swoich ojców, nie lubili górnolotnych wyrażeń. I ich ujęcie tego pokolenia swoich ojców byli, że oni gadają, a my wprowadzamy to w czyn. I to było też młode pokolenie, które jak każde młode pokolenie na całym świecie przechodziło przez tak zwany bunt młodości. To się objawiało w ubiorze, w sposobie strzyżenia włosów. To jest zresztą ponadczasowe. Każde młode pokolenie, które się buntuje, ma innego rodzaju fryzury. Przypominam tutaj hipisów i bunt młodych w latach 60., 70. Więc dla tego pokolenia Sabrów taki rozwiany lok nad czołem był częścią tego symbolu negacji diaspory, które cechowały przez wieki religijnych Żydów, którzy w ogóle zawsze nosili nakrycia głowy, ale też w ten sposób nie wyglądali ich rodzice. I zresztą ta prostota i nonszalancja ich ubioru też była starannie zaplanowana, żeby odróżnić ich od innych grup w społeczeństwie. Cechowały ich bardzo skromne wymagania materialne i też bardzo estetyczne podejście do seksu. Miłość i seks były sprawą prywatną, która odrywała zakochanych od spraw ogółu i dlatego większość młodych odsuwała te sprawy na bok lub planowała zająć się z nimi w czasie pokoju. Ascetyzm też ten objawiał się w negacji tradycyjnych wojskowych symboli statusu, takiego jak szarże, saluty, bo w oddziałach wojskowych, o których zaraz opowiem, nie było oddzielnych stołówek dla szeregowców i dla oficerów. Wszyscy pobierali to samo wynagrodzenie, wszyscy do wszystkich odzywali się po imieniu i w pierwszej osobie. I znowu ta prostota i niedbałość sama w sobie stała się z czasem symbolem statusu. Jak już mówiłam i w poprzednim wykładzie, i wspomniałam to teraz, sionizm był ruchem świeckim, który jednak musiał się opierać na Biblii. Biblia, która była takim wspólnym, najszerszym mianownikiem Żydów przez tysiące lat i w chwili powstania Jeszuwu też mianownikiem dla tych nowych pokoleń. Więc trzeba było zeświadczyć różne elementy Biblii i pierwszym taką próbą zeświadczenia Biblii to były święta. Chciałam powiedzieć kilka słów o kalendarzu żydowskim. Wiem, że to może wprowadzać pewien zamęt, bo kalendarz żydowski jest ruchomy. On jest ruchomy dlatego, że co kilka lat, co dwa, trzy lata on się przesuwa o miesiąc. Dlaczego? Dlatego, że ten oryginalny żydowski kalendarz był kalendarzem księżycowym i wtedy rozbiegał się z rokiem słonecznym. Teraz kultura starożytnego Izraela to była kultura rolnicza, więc nie było możliwe, żeby święto Pesach, które jest świętem wiosny, obchodzić na jesieni. Więc trzeba było jakiegoś systemu, który by sprawił to, że ten rok słoneczny i ten rok księżycowy nie są od siebie tak rozbieżne. I wtedy wprowadzono taką kalkulację, że co 19 lat, 7 razy w ciągu tych
19 lat, dodaje się co 2 lub co 3 lata dodatkowy miesiąc. I wtedy są lata, które mają 12 miesięcy, są lata, które mają 13 miesięcy, ale jakby nie było, nigdy nie ma rozbieżności między tym rokiem rolniczym a rokiem kalendarzowym na więcej niż mniej więcej 2,5 lub 3 tygodnie. I dlatego czasami obchodzimy święto Pesach w marcu, czasami w kwietniu, a czasami obchodzimy święto Sukkot we wrześniu, a czasami w październiku. Ale jak już powiedziałam, ta rozbieżność nie jest wielka i to był już ten kalendarz, który co 19 lat wprowadza regulację kalendarza żydowskiego, został już wprowadzony w połowie IV wieku naszej ery. Inna rzecz, która może być trochę myląca, to jest, kiedy właściwie zaczyna się i kończy dzień w religii żydowskiej. Dzień zaczyna się wieczorem po zachodzie słońca i kończy się następnego dnia też wieczorem przed zachodem słońca. I to się opiera na Biblii, bo w 3, 4, 5 wersecie Księgi Rodzaju jest powiedziane, że Bóg stworzył jasność i ciemność, i ciemność nazwał nocą, jasność nazwał dniem. I Bóg zobaczył, że to jest dobre i oto pierwszy dzień. Znaczy wieczór i ranek i wtedy dopiero Bóg mówi, że jest to dzień. Więc to wszystko się opiera na Biblii. To, że dzień zaczyna się z pierwszymi trzema gwiazdami i kończy się nazajutrz właśnie o tej samej porze. I tutaj podaję listę święt żydowskich, które znajdują się w Biblii. Nowy Rok, Rosh Hashanah, święto wspomniane w Biblii. Nie jako Nowy Rok, tylko jako święto trąbek, ale jest to święto, które jest już zapisane w Biblii. Jom Kippur, święto odkupienia win, też w Biblii. Potem Sukkot, święto namiotów, też z Biblii. Chanuka, które stało się najważniejszym świętem syjonizmu. Powiem o tym kilka słów później. Ale to nie jest święto, które ukazuje się w Biblii. Też święto przyrody, Tu Biszwat, nie jest świętem, które jest zapisane w Biblii. Natomiast Purim, Księga Estery, to jest absolutnie święto, które znajduje się w Biblii. Pesach, święto wiosny, też święto wspomniane w Biblii. I Szawuot, święto żniw, też święto biblijne. Z tych świąt są 3 pielgrzymki, które odbywały się w starożytności. Pielgrzymka do świątyni odbywała się święto Sukkot, święto Pesach i święto Szawuot. Więc sionizm próbował nadać świecki charakter tym świętom. Na przykład święto Sukkot, święto namiotów. Widzicie Państwo, tutaj powstają takie namioty, które są bardzo pięknie udekorowane, ludzie zapraszają się wzajemnie i nie ma tutaj żadnego podłoża religijnego. Święto Purim. Księga Estery występuje w Biblii. Tłumaczyłam, że to jest księga, która właściwie nie jest księgą religijną. Nie występuje tam nawet raz imię Boga. I to jest święto właściwie karnawału, kiedy wszyscy się cieszą, przebierają się. Tutaj pokazuję bardzo ładne zdjęcia takiej procesji purimowej w Tel Awiwie na początku lat 30. Na czele procesji, zawsze na koniu, jechał burmistrz Tel Awiwu, Meir Dizengoff. Widzicie dzieci poprzebierane i do dziś dnia święto Purim na ulicach każdego miasta. Zobaczycie Państwo poprzebierane dzieci i odbywają się takie fajne procesje przez główną ulicę miasta. Drugim takim świętem, które jest bardzo ważne, to jest święto Pesach. Święto Pesach
które świętowało wyjście z Egiptu, ale było właściwie świętem wiosny. I w to święto odbywa się uroczysta kolacja, kiedy odczytuje się tak zwaną Hagadę Pesachową. Pokazuję tutaj najstarszą Hagadę 1350 roku, przepięknie ilustrowaną. No ale tu pokazuję Hagady, które były w użyciu w świętowaniu święta Pesach w kibucu. Jak widzicie, te Hagady, tutaj tu są walczący młodzi ludzie z karabinem w ręku, więc wartości są zupełnie inne i te Hagady Pesachowe faktycznie były ułożone specjalnie dla członków danego kibucu. Bardzo się różniły od tego tekstu, starożytnego tekstu religijnego, który był używany przez ortodoksję. A to jest właśnie taka kolacja seder. Seder to jest po prostu porządek. Ale seder to jest ta uroczysta kolacja w święto Pesach. Jak widzicie, w kibucu setki ludzi, wszyscy ubrani w białe koszule, żeby tak było odświętnie, ale celebruje się tą kolację, wszyscy razem śpiewają, czytają te Hagady już stworzone na potrzeby swojej własnej, stworzone na potrzeby ideologii sionistycznej. Inne święto to jest święto Szawuot, to jest święto żniw. Opiera się w to święto w synagogach, odczytuje się Księgę Rut, która opowiada o Rut, która była Moabitką i która była prababką króla Dawida. Opowiada ta księga, jak ona była biedna i tutaj uczestniczyła w zbiorze kłosów, które pozostały po żniwach. Jest bardzo ładna księga. No ale tutaj pokazuje, jak się to święto żniw celebruje najpierw w Iszuwie, potem w Izraelu. Jak widzicie, to było święto, w której odbywała się pielgrzymka do Jerozolimy z pierwszymi plonami, więc tu są lata 30. Dzieci odświętnie ubrane na biało. Oczywiście każdy przynosi taką koszyczek z pierwszymi plonami. To już współczesne zdjęcie, pierwsze plony. A tutaj z lat 30. też książeczka dla dzieci, która opowiada, jak dzieci przynoszą pierwsze plony i pokazują, co zebrały w czasie tego ubiegłego roku. Też procesje w kibucu odbywają się w kibucach, po wsiach, nawet w miastach, na traktorach, wożą te pierwsze plony. I bardzo tradycyjnie takie pierwsze plony były też jednoroczne dzieci. Dzisiaj już tych dzieci się nie obwozi, ale kiedyś to było bardzo przyjęte, że właśnie plon ostatniego roku, najważniejszy plon, to były te małe dzieci. Każde święto miało swoje tradycyjne potrawy. Tutaj pokazuję potrawy na święto Szawuot, potrawy mleczne. To jest chyba wpływ jednak kultury europejskiej. Jak już wspomniałam, najważniejszym świętem w ideologii sionistycznej było święto Chanukka. Chanukka w języku hebrajskim to jest po prostu dedykacja. I chodzi o rededykację świątyni w Jerozolimie, która została zbezczeszczona przez Greków i słynny bohater Juda Machabeusz odbił tą świątynię i od tego czasu obchodzi się święto Chanukka. Święto Chanukka ma kilka warstw. Jest to przede wszystkim święto, które się celebruje w połowie miesiąca grudnia, więc jest to raczej święto świateł. Jako takie jest wspomniane zresztą w Talmudzie. Nie ma kultury, która by nie celebrowała powrót światła, więc musi to mieć korzenie pogańskie. Tak samo jak te święta rolnicze, święto Pesach lub święto Szawuot, święto Sukkot. Wszystkie te święta, które mają, to są pierwsze żniwa, duże żniwa, plony. Wszystko to ma korzenie raczej w kulturze jeszcze pogańskiej. No ale na pewno święto Chanukka
jest związane z właśnie tą niesamowitą radością, że dni zaczynają się wydłużać, mimo że cały czas się skracały. Najbardziej istotnym symbolem święta Chanukka to jest świecznik, który się nazywa Chanukija. Ten świecznik jest dziewięcioramienny i ma on swoją specyficzną wymowę. Odnosi się do tych 8 dni cudu, który stworzył Bóg, że ten mały dzbanuszek z oliwą wystarczył na 8 dni, a 9. świeczka jest taką świeczką, którą się nazywa powiedzmy pomocnikiem, świeczka pomocnicza, którą się zapala te inne świeczki. Święto obchodzi się w ten sposób, że pierwszego dnia święta zapala się jedną świeczkę, a potem po kolei drugiego dnia dwie itd. itd. Śpiewa się piosenki specjalnie ułożone na to święto, więc to jest święto, które ma bardzo wiele elementów, które zaczerpnięto właściwie z religii chrześcijańskiej. Przede wszystkim właśnie ten obyczaj śpiewania piosenek wokół tej Chanukii i też dawanie dzieciom prezentów. Dzieci żydowskie czuły się wyobcowane, ponieważ dzieci chrześcijańskie dostawały prezenty na Boże Narodzenie. To jest co prawda obyczaj, który wszedł gdzieś tam w drugiej połowie XIX wieku, ale jednak istniał. Więc zaczęto dzieci w tym święcie Chanukka, które wypada mniej więcej w tym samym okresie, zaczęto też dzieciom żydowskim dawać ładne prezenty na święto Chanukka. Wiemy o tym powstaniu Machabeuszy i o tym, co się działo w owych czasach tylko dzięki księgom chrześcijańskim. Bo księgi Machabeuszy, które zostały spisane mniej więcej w drugim i pierwszym wieku przed naszą erą, nie weszły do kanonu Biblii hebrajskiej. One przetrwały w Biblii chrześcijańskiej i nie weszły dlatego, że nie były dość stare, nie miały dość prestiżu, żeby być ujęte w ten kanon Biblii hebrajskiej. Ale z tych księgi Machabeuszy wiemy, że było powstanie pod wodzą kapłana Matityahu, które wybuchło w roku 1067 i trwało do roku 1064, kiedy nastąpiła właśnie dedykacja tej świątyni, ponieważ Juda Machabeusz zdobył Jerozolimę. I to święto było celebrowane w diasporze w ogóle w innym ujęciu. Celebrowano, że podczas rededykacji świątyni trzeba było zapalić ten wielki świecznik, menorę, ale nie było czystej, poświęconej oliwy. I okazało się, że jeden dzbanuszek, taki mały dzbanuszek z tą oliwą, wystarczył na 8 dni, dlatego że pomimo, że był to miesiąc grudzień, zdecydowano się celebrować spóźnione święto namiotów, które przypada na przełomie września i października i trwa 8 dni. Więc ta oliwa w tym małym dzbanuszku wystarczyła na 8 dni i uznano to za cud Boży. Można zrozumieć, że Żydzi w diasporze nie chcieli uwypuklać tego, że Chanukka to właściwie celebracja zbrojnego, udanego powstania w Judei przeciwko najpierw Grekom, a potem próby powstania podczas epoki rządów Rzymu. Wszystko to było uważane za niebezpieczne przez Żydów, którzy żyli w diasporze, bo jeżeli celebruje się powstanie, to znaczy, że ma się jakieś plany na jakieś zbrojne przeciwstawienie się władzy. Więc Żydzi w diasporze celebrowali ten cud tego dzbanuszka z oliwą i charakterystycznym jedzeniem na święto Chanukka to są pączki lub racuszki, znaczy takie coś, co było smażone w oleju lub oliwie. Natomiast dla syjonizmu to święto, to, że Bóg stworzył cud i że oliwa w jakimś małym dzbanuszku wystarczyła na 8 dni, to dla nich nie miało żadnego znaczenia. Znaczenie miało to powstanie zbrojne, to, że Żydzi
walczyli z bronią w ręku, wywalczyli sobie niepodległość na około 100 lat. Więc dla syjonizmu machabeusze to byli wzorcem dla nich samych. To znaczy, że od 2000 lat właściwie nie było Żydów, którzy by chcieli ująć swój los w swoje własne ręce. I dlatego kluby sportowe, tutaj pokazuję, nazywały się Maccabi. Wzorcem dla syjonizmu właśnie byli machabeusze. Maccabi Warszawa, tutaj Maccabi Tel Awiw. Otwarcie Maccabiady w roku 1935 w Tel Awiwie. Przyjechali sportowcy z prawie 30 krajów. I nawet w roku 1933 odbyła się zimowa Maccabiada w Zakopanem. Więc jak widzicie, machabeusze byli bardzo ważnym elementem ruchu syjonistycznego. Jest tutaj pewna ironia losu, dlatego że powstanie machabeuszy było przeciwko zhelenizowanym Żydom, którzy mieszkali w wielkich miastach. I to jest trochę śmieszne, że właśnie te kluby sportowe, Maccabi, uczestnicy tych klubów w starożytności byliby atakowani przez tych powstańców, którzy uczestniczyli w tym powstaniu machabeuszy. Chciałam tutaj przedstawić Państwu taką kwintesencję tego mitu, tego pokolenia Sabrów. I to jest oddział, który się nazywa Palmach. Palmach to jest skrót, plugot machatz, po hebrajsku po prostu oddziały szturmowe. I cała ideologia, która tworzyła mit właśnie Sabry, ucieleśniła się w bojowcach Palmachu. Chciałam tutaj powiedzieć kilka słów, co to była za jednostka. Wracamy tutaj do sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie w roku 1941. Armia Afrika Korps Rommla już podbiła prawie całą północną Afrykę i zagraża podbiciem Egiptu. Brytyjczycy walczą przeciwko Niemcom hitlerowskim sami. Jeszcze nie weszli do walki ani Rosja sowiecka, ani później pod koniec tego roku Amerykanie, więc czują się bardzo zagrożeni. I wpadają na pomysł, że stworzą jednostkę złożoną z wolontariuszy, młodych ludzi w Jeszuwu, która by była jednostką partyzancką, że jeżeli Niemcy opanują kanał Suecki, jeżeli opanują Palestynę, to ta jednostka, która będzie starannie wyszkolona przez Brytyjczyków, będzie mogła prowadzić akcje różnego rodzaju dywersacje i będzie czekała na powrót Brytyjczyków. Więc ta jednostka zostaje stworzona. Jej uczestnicy są bardzo starannie przez Brytyjczyków wyszkoleni jako żołnierze, jako partyzanci. I ta jednostka uczestniczy nawet w walkach przeciwko Francji Vichy, tam w Syrii. Ale sytuacja oczywiście się zmienia pod koniec roku 1942. Po bitwie El Alamein, to jest w drugiej bitwie El Alamein, to znaczy w październiku 1942 roku, już nie istnieje żadne niebezpieczeństwo, że kanał Suezki i Egipt zostanie przejęty przez Niemców. I wtedy Brytyjczycy na początku roku 1943 chcą ten oddział zlikwidować. Znaczy pozostawiają im opcję, żeby się przyłączyć jako ochotnicy do armii brytyjskiej. I faktycznie 30 tysięcy młodych Żydów z Jeszuwu wstępuje do armii brytyjskiej i nawet w 1944 roku powstaje brygada żydowska w armii brytyjskiej. Ale członkowie Palmachu decydują się, że nie chcą się rozbroić i wstępują do podziemia. Razem z swoją bronią, z całym ekwipunkiem właściwie
znikają. Żołnierze Palmachu zostali rozmieszczeni w małych grupach w kibucach. 2 tygodnie w miesiącu pracowali w kibucu, znaczy właściwie zarabiali na swoje utrzymanie, natomiast przez 2 pozostałe tygodnie nadal ćwiczyli i też była mobilizacja, cały czas Palmach był zasilany nowymi członkami, którzy też przechodzili bardzo surowe, bardzo profesjonalne szkolenia wojskowe. I Palmach wziął udział w wojnie o niepodległość Izraela w roku 1947 i 1948 i wówczas liczył sobie około 3000 młodych ludzi. Więc Palmach była to jednostka elitarna i była uważana taka za samo społeczeństwo i przez samą siebie, jako jednostka, która bardzo starannie dobiera swoich członków i poprzez to staranne wybieranie nowych członków stworzyło poczucie wyższości u tych wybranych i że w przyszłości kontynuatorzy tej jednostki, już w Wojsku Izraelskim, tacy jak spadochroniarze, lotnicy, komandosi, wszyscy byli zawsze utożsamiani z tym pokoleniem sabrów i to była właściwie elita społeczna, która była zamknięta dla młodzieży z kręgów religijnych, niesocjalistycznych, dla nowych emigrantów, szczególnie tych z krajów arabskich. Więc przynależność do takiej jednostki była najlepszym dyplomem do promocji w wojsku, a potem w cywilu. I tak można powiedzieć, że Palmach to taki Mayflower Izraela. Więc bardzo szybko w społeczeństwie izraelskim pojęcie sabra utożsamiło się z pojęciem bohaterstwa, poświęcenia i patriotyzmem. Umocnił się też mit, że wszystkie zwycięskie wojny Izrael zawdzięcza tylko sabrom, a rola wszystkich innych została zepchnięta na margines. Do umocnienia mitu sabry przyczyniła się też w dużej mierze literatura, która upamiętniała poległych. Sabry miały w Izraelu rodziców, mieli rodziny, które chciały ich upamiętnić. Rodziny te z pierwszych fal emigracji, pierwszej, drugiej, trzeciej alii, miały powiązania z mediami. I najważniejsze to sabry, którzy zginęli w wojnie o niepodległość, byli jedynymi, którzy pozostawili po sobie spuściznę osobistą w formie listów, pamiętników, czasami wierszy lub dzieł literackich. Więc młodzi pisarze pokolenia sabrów pisali książki, wiersze, które gloryfikowały swoją generację, swoich poległych przyjaciół. Natomiast nowi emigranci, którzy walczyli w wojnie o niepodległość, nie mieli sponsora, byli anonimowi, nie znali nikogo, nie mieli rodzin, a ci, którzy pozostali przy życiu, nie mieli dostatecznej znajomości języka hebrajskiego, żeby opisać społeczeństwu udział swoich poległych przyjaciół w tych wojnach. Gloryfikacja poległych i ich bohaterstwa była też okrężnie gloryfikacją tych, którzy wychowali pokolenie zdolne do takiego poświęcenia, to znaczy pokolenie ojców założycieli. Więc wraz z powstaniem państwa było to jakby kompletnie naturalne, że to pokolenie sabrów właściwie będzie pokoleniem przyszłych przywódców państwa Izrael. Ale tak się nie stało. Więc zachodzi pytanie, what went wrong? Co się stało, że sabry, najpiękniejsze pokolenie, jakie wychował Jeszów, nie zrealizowało pokładanych w nim nadziei i nie stało się naturalnym kontynuatorem przywódców Jeszówu w tym nowo powstałym państwie? Odpowiedź na to pytanie jest złożona i jest jakoś związana w tradycyjnym przebiegu historii stosunków między pokoleniami, które dokonały rewolucji, a pokoleniami ich synów. Trzeba tutaj pamiętać, że pionierzy w Eretz Israel, pierwsze pokolenie ojców, przeszło przez proces
dwóch bezwzględnych selekcji. Przede wszystkim ci młodzi chłopcy i młode dziewczyny, którzy byli gotowi opuścić rodziny, swoje miejsce zamieszkania, udać się w nieznane, byli na pewno wyjątkowo mocnymi ludźmi. Ci pionierzy, którzy pomimo straszliwych warunków jednak zostali w Eretz Israel i nie wyemigrowali z powrotem do krajów swojego zamieszkania, przeszli właściwie drugą selekcję, która pozostawiła w Palestynie tylko tych najsilniejszych, najbardziej odpornych i upartych. Było to pokolenie rewolucjonistów, które nie bało się czego i nikogo i nigdy nie było poddane autorytetowi starszych. Natomiast to młode pokolenie Sabrów przyszło właściwie na gotowe i miało zadanie bronić rewolucji ojców. I autorytet tych ojców był tak wielki, że pokolenie synów nigdy nie próbowało go obalić. We wszystkich krajach, które przeszły rewolucję, pokolenie ojców ma tak silny wpływ na synów, że nie są oni zdolni uwolnić się z tego wpływu i przyjmują ideologię i autorytet ojców rewolucjonistów jako zrozumiałe przez samo się. Więc młode pokolenie w Eretz Israel nie wyłamało się z tej zasady. Wierzyli oni z całym zapałem w syjonistyczną, socjalistyczną rewolucję ojców i pragnęli się okazać godnymi ich kontynuatorami. Ale, jak już powiedziałam, częścią ich osobowości było oddalenie się od działalności politycznej i działali raczej w wojsku, działali w czynnej walce. I wtedy wydarzyły się dwie rzeczy. Pierwsze to samo powstanie państwa, które musiało stworzyć swoją własną infrastrukturę, swoją własną biurokrację, swoje własne instytucje, do których pokolenie Sabrów do takiej roli absolutnie nie było przygotowane. A po drugie, olbrzymi napływ emigrantów, bo w latach mniej więcej rok 1939-1948 poprzez hermetyczne zamknięcie granic Europy dał temu pokoleniu Sabrów szansę na wykreowanie swojej własnej, specyficznej kultury. I właśnie po wojnie o niepodległość to pokolenie miało szansę przejąć władzę. Ale wtedy właśnie zalała ich fala, która zatopiła te szanse i wykreowała zupełnie inną rzeczywistość. Więc wraz z powstaniem państwa Sabry, ci zwiastuni nowej ery, zamienili się w okamgnieniu w coś anachronistycznego. Bardzo często w procesach historycznych upływa wiele czasu pomiędzy drastycznym wydarzeniem a zrozumieniem, czuciem skutków tego wydarzenia przez społeczeństwo. Wczesne lata 50. wydawały się naturalną kontynuacją ideologii szuwu, kibuc, adoracja Sabrów jako modelu do naśladowania dla wszystkich nowych przybyszy, folklor wojny wyzwoleńczej. Ale w istotnej rzeczy było to takie przysłowiowe kontynuowanie występu po tym, kiedy publiczność już opuściła salę. Bo Izrael w latach 50. w toku szybkiej urbanizacji i industrializacji rozwija się coraz szybciej w kierunku kapitalistycznej i indywidualistycznej kultury zachodniej. Państwo dawało społeczeństwu właściwie dwuznaczne przesłania. Z jednej strony wynoszono pod niebiosa wartości pokolenia Sabrów i oczekiwano, że całe społeczeństwo wcieli się w ten socjalistyczny model żołnierzy rolników. Z drugiej strony popierano i wynagradzano finansowo i politycznie osiągnięcia w przemyśle, w wyższych studiach, w sądownictwie, w biznesie, a słowo kariera przestało mieć znaczenie pejoratywne. Trzeba pamiętać, że kultura Sabrów należała zawsze do bardzo wąskiej warstwy, była właściwie narzucona z góry i dlatego była bardzo powierzchowna. Nie było żadnej szansy, żeby kilka tysięcy eks-żołnierzy Palmachów zdołało siłą wpoić swoje wartości milionom nowych emigrantów, którzy byli przywiązani do swojej odmiennej kultury i tradycji,
szczególnie ci z krajów arabskich. Pokolenie Sabrów zostało zmiażdżone pomiędzy pokoleniem swoich ojców, silnym pokoleniem premierów i pokoleniem państwa. Tempo przemian kulturowych i socjologicznych zmieniło ich w okamgnieniu w byłych. Wszystkie nadzieje stworzenia idealnego państwa skupiały się na tym pokoleniu, a kiedy powstało to państwo, tak dalekie od ideału, zaczęto ich winić w przyszłości, na pewno niesłusznie, za utratę tego ideału.